najsłodszym miejscu na świecie i właśnie byłam na 1,5-godzinnych zakupach spożywczych, ponieważ uwielbiam to robić i trochę będziemy gotować na naszym tarasie. Jestem przeszczęśliwa. A to jest nasza ulica i mieszkamy tutaj. Ten widok idealnie obrazuje to, że mam dwa oblicza, idealna harmonia dla mamy i totalny bałagan dla mnie, a tak naprawdę to jest to samo, oczywiście u mnie masło orzechowe, czyli mój najlepszy przyjaciel. No, zaraz po mamie. Najbardziej fotogeniczny kadr na świecie. Samo życie. Pasta z bobu, lokalny specjał, jakieś krakersy, lokalny specjał i widok, lokalny specjał. Nie jest to tasty, bo już to spróbowałam, ale powiem wam, chociaż pokażę wam, jaka jest moja reakcja za każdym razem, kiedy biorę gryza. To jest coś wspaniałego. W ogóle kocham krakersy z dipem. So good! Słuchajcie, lodziarnia i obok lodziarnia naturalna. Gdzie ja pójdę? Kochani, z szok wybrałam tę, a nie naturalną, ponieważ smaki rządzą. Generalnie, słuchajcie, mają wegańskie orzechy loskowe, pistacje i baccio, czyli jakby Nutella. Także ja jestem przeszczęśliwa i jest boskie i mi spływa, więc ja teraz spływam. Tak pięknie jest tu. A teraz czas na obiad. Słuchajcie, zupa minestra, czyli zupa jarzynowa. Nie sądziłam, że będę tak nią podekscytowana. Jest pięknie podane, cudownie. A tu jest nasz widok. Kochani, to jest kosmos. Talerz maltański z grillowanymi warzywami, z fasolą, z pastą. Nawet z tymi samymi krakersami, co dzisiaj. Ciekawe, czy pasta z tego samego supermarketu. Do tego oliwki i jakieś bruschetty. No po prostu, oh my god. Tak to wygląda, moi drodzy, w 2020. Zapraszam. Oficjalnie Valletta dostała miano najbardziej uroczej stolicy na świecie. Jest po prostu pięknie, wietrznie i w ogóle mnie nie słychać. Jesteście na to gotowi? Kochani, to jest Buddha Bowl na Malcie. Wegański. Piękny. Właśnie zobaczywszy ten widok, stwierdziłyśmy, że tutaj trzeba przyjechać wieczorem. Nie wiem, czy da się przybliżyć. Patrzcie. Wow! Tam jest fajna ta kopuła, to jest niebieska, ta baraka. Wszystko jest przepiękne. Komisja wybrała budynek roku. I jest to ten budynek. Ja nie wiem, dlaczego to jest takie średnie światło, ale chciałam wam pokazać. Tak wygląda tradycyjny maltański chleb z dziurką, pachnie jak pizza i jest ekstra. No światło, słuchajcie, jest jakie jest, ale to jest nasza grecka uczta i jest naprawdę wspaniała. Do tego mamy taki oto wspaniały taras. La widok, tak się mówi w naszym języku rodzinnym. Przyszłam do świata, żeby wam pokazać, bo jest nawet wegańska feta. Coś wspaniałego. Bardzo instagramowy piknik, ale myślę, że biorąc pod uwagę, że zaraz obok mamy to, to jest całkiem nieźle. Szefowa kuchni
pani mama, tutaj może nawet ułożę tak na potrzeby kadru, przygotowała makaron z cukinią, z cudownym świeżym makaronem, który można kupić z lodówki w sklepie. Tutaj mamy jakieś bardzo losowo wybrane dodatki, sałata, jest winko, które dostałyśmy od gospodarzy, no i proszę państwa, jest malta. Tutaj, proszę państwa, mamy widok na całą Maltę. Nie wygląda tak dobrze na nagraniu, ale tam mieszkamy. O, gdzieś tam. A tam jest Valletta. Tu jest całe wybrzeże. Nieźle. Zobaczcie, jak to jest urocze. Coś pięknego. Chcę iść. Siemanko. Kotycku? Chcesz mi ugryźć? A na kolację dzisiaj chleb z oliwą, jedyna wegańska opcja. Żartuję, żartuję. Jesteśmy w takim uroczym miejscu. Proszę państwa, a oto wegańskie gnioki z ołową bazylią, czyli jeden listek. Bardzo mała ilość dodatków nas zasmuciła, w związku z tym domówiłyśmy warzywa grillowane. I teraz jest po prostu rozkosznie. Popłynęłyśmy, słuchajcie, na Comino. Widzieliście nagrania. Jest upalnie i pięknie, ale zdecydowanie za dużo ludzi i nie ma się gdzie położyć. Wracamy, jest 16. Wjeżdża. Tłumają nas. Nie zaserwuje żadna restauracja. Makaron sprzed dwóch dni. Żartuję, znaczy nie żartuję. Pasta nasza ukochana, guacamole, ta jakaś zieleninka, no i danie popisowe, bo szparagi są tutaj w sezonie, czyli nasze szparagi grillowane z pomidorkami i migdałami i po prostu aż mnie zasysa, jak o tym myślę. Więc siadamy, są grzanki, jest arbus, jest winko, no i jest widok po raz kolejny. Dzisiaj, tak jak przystało na niedzielę, trochę większa obfitość wjechała. Mamy nawet platana i jeszcze inne owocki. Jest wspaniale i zrobię po raz kolejny to samo, bo mamy widoczek. To będzie oficjalnie moja ulubiona restauracja, ponieważ przynieśli czekadełko. Słuchajcie, tego się nie spodziewałam, bo to naprawdę wygląda zacnie. Jest tam risotto, jest wegańskie, według wywiadu. Są warzywka grillowane, jest sałatka, są frytki, to wszystko w zestawie z rybą. I taki widoczek. Nice. Mistrzowie kolacji i resztek pozdrawiają. Wczorajszy makaron zupgrade'owany, sałatka grecka, ser taki, ser bez sera. O, wow, ale czad. Słuchajcie, nauczyłam się obsługiwać lampę błyskową przy wideo. I nie wygląda to jakoś super, bo to jest trochę żarówiaste, ale to jest bowl z raju. Stworzyłyśmy coś pięknego, naprawdę. Potem wam może o tym opowiem albo nie. W każdym razie to jest kalafior z vegan nerd przepisu i polecam. Grecy nie zawodzą. Okras ziemniaczkami, coś pomidorowym i ryżyk. I
całkowity brak sałatki. Chyba zjem coś od mamy. Kochani, cudowna grecka restauracja z bardzo wątpliwą obsługą, ale już to zostawię dla siebie. W każdym razie w ogóle grecka kuchnia, jak wiecie, może sprzed 2 lat jest bardzo przyjazna weganom, to w tej karcie jest osobna sekcja z wegańskimi daniami i nie są to jakieś nowe twory, tylko to są autentyczne greckie dania. Także polecam zarówno grecką kuchnię, jak i te restauracje, jeśli chodzi o dania. A my sobie chodzimy po cudownej Valetcie i miło się do Was odezwać. Mam wrażenie, że od wielu dni w ogóle nie mówiłam do kamery. Także to jest nasz przedostatni dzień tutaj i jest naprawdę przeuroczo. Kochani, nasza ostatnia kolacja na naszym wspaniałym tarasie to gnocchi z sosem, z bakłażanami i pomidorami, ser roślinny, sałata, fasolka. Czego chcieć więcej? Powiem tak, słuchajcie, no 16 euro jak nic za taki talerz. Tutaj oczywiście mamy porcja drwala. A my zasiadamy. Pokazywałam Wam tego wcześniej, tu już są nasze walizki, ale mamy taki super apartament z antresolą i z klimą, na szczęście. Są piękne tarasy. No ale dobra, my już wychodzimy. Pika nam już licznik prądu. To znak, że czas wyjeżdżać. Na razie. To była nasza piękna klatka na 2. piętro chyba, czy tam 3. A teraz zobaczcie, jak witałyśmy dzień każdego dnia. Wow. Było od tego zacząć, co? Nieźle. Pięknie. Cudnie. Było bardzo miło. Polecam Wam serdecznie. Trik il Freres, czy coś takiego, 17. Polecam. Airbnb. Do widzenia.